Witam. Nieczęsto do mnie trafiają pióra firmy Waldman, ale ten model Tango trafił, bo coś mu dolegało z przepływem. Po prostu był zaschnięty atrament, więc naprawa poszła błyskawicznie. To pióro ze srebra. Tak wygląda w całości, natomiast oto skówka. Z góry taka końcówka z przewężeniem, na którym zamocowany jest klips, no i cała skówka taka grawerowana, a także korpus w długie linie. Z góry płasko, czyli flat top. Na klipsie logo firmy Waldman i tyle właściwie. Natomiast korpus lekko zwęża się ku końcowi, na którym taka analogiczna końcówka, bardzo podobna do tej, która wieńczy skówkę. Też na wysoki połysk i płaska. W tym modelu niestety jest zwykła stalowa stalówka, ale można też i kupić model znacznie droższy, natomiast z złotą stalówką. Ten jest jednak stalową. Sekcja gładka, metalowa, a więc wszystko tutaj jest all metal. Odkręcana skówka i po zdjęciu właśnie widzimy tę sekcję. Natomiast w środku jest zasilany standardowymi nabojami International albo konwerterem. Tam ten gwint i lekki uskok mamy, ale niespecjalnie, to chyba przeszkadza przy dłuższym pisaniu. Ja nie miałem okazji długo tym piórem popisać. W każdym razie dla mnie długość odpowiednia bez zakładania skówki. Jak widać po założeniu, to pióro trochę ciąży ku tyłowi, co przy dłuższym pisaniu może być trochę męczące. Jest duże, przy zamkniętym założonej skówce ma 13 cm i 8 mm, a po zdjęciu 12,4 4,3, no, czyli nie jest takie specjalnie długie już po otwarciu. Natomiast waży trochę, bo to srebro, w środku jakiś korpus, pewnie części metalowe, 42 gramy. Jak widać po zdjęciu skówki, skówka waży więcej niż korpus. Tak to się w tym modelu kształtuje. Średnica korpusu w najgrubszym miejscu 12 mm, a tutaj w środku skówki 9. Jest tej samej długości co Duofold Centennial, prawie tej samej co Lamy Safari, a jeszcze tutaj widzimy Sonet Parkerowski i Pelikana 140, to najkrótsze pióro. Po zdjęciu skówki, jak to już wcześniej można było się przekonać, jest to pióro krótsze, a więc długości Soneta i bardzo podobnych gabarytów. Krótki test pisarski wykazał, że to taka stalówka między F a M. Przepływ bardzo dobry, nic tu po wyczyszczeniu temu pióru nie dolega. Bardzo dobrze się nim pisze, nic nie drapie. Stal jest troszkę miękka, więc pod dociskam to więcej atramentu podaje. Natomiast pisze gładziutko. Dobrze zeszlifowana i nawet powiem dobrze zeszlifowana z drugiej strony, bo można pisać i tak. Tak jak już mówiłem, przepływ dobry. Tu naciskać specjalnie nie trzeba, bo pióro samo sobie naciska, a więc przepływ bezproblemowy. Tak ten model wygląda. Dla miłośników metalowych piór, takich ozdobnych, pewnie to będzie jakaś gratka. Natomiast nie dla wszystkich podejrzewam. Jest to starszy model, ale ciągle jeszcze do nabycia i chyba około 100 euro, czy tam z hakiem kosztuje, czy nawet 200 euro. Dziękuję za uwagę.